Witajcie w kolejnym odcinku DL. Standardowo jest to zlepek akurat 3-godzinnego streama, więc jest to dość mocno pocięte, ale mam nadzieję, że jak zawsze wam się to spodoba. Jeżeli tak, to wiadomo, fajnie byłoby, gdybyście zostawili łapę w górę. I jeżeli jeszcze tego nie robicie, to subskrybujcie kanał. Dzięki temu nie przegapicie kolejnych filmów z DL, a na G2 dostaniecie tanie ogierki. Link także w opisie. Miłego oglądania. Także wczoraj pograliśmy troszeczkę jeszcze. Mamy 14% karno. Dzisiaj oczywiście wbijamy 100%. Nie ma po prostu miejsca na błędy. Dzisiaj full tryhard. Zero zabawy, zero fanu, pełne skupienie, zero pogaduszek. Nie, no, dzisiaj po prostu nie wyobrażam sobie, że coś mi się może złego stać. Tylko muszę znaleźć jakieś stado. O. Słyszałem jakiś ryk. Ale kogo to jest ryk? Jakiś stegozaur? Gdzieś z tamtej strony. Nie, ale nic nie widzę. Tam, w tamtą stronę gdzieś coś jest. To uta szybciej rośnie. Wczoraj wbiliśmy uta na 100% i zostałem wyjaśniony przez karno. Chwila, czy ja dobrze widzę? Jest karno i to jest chyba jakiś dorosły karno. Nawet dwa chyba są. Proszę tylko, żeby mi nie zjadły. Haj. Proszę, nie jedzcie mnie, nie jedzcie mnie. O, jest mały. O, jest. Kronuj! Proste, że tak! Widzowie! Siema! Okej! Okay. A widziałem, że Kronu odpalił wcześniej tego, gierkę. Ale ogromny on jest! Ale jest jedzenie potrzebne, no. No to musicie się zatroszczyć o jedzonko. Ja wiecie, jestem tutaj maluchem, ja nie mogę polować, sorry. Cześć, Rosz. Hejka. Kurde, ale... Oj! Ja pierdziele. Dwójka się nam dorosłych wywaliła. O kurde. Czajcie, że oni wcześniej rozpoczęli rozgrywkę, żeby mieć tutaj 100%. Wydaje mi się, że mieli już 100%. I jeden zły błąd. I kończymy balet, po prostu. Ajajaj. Ale przykre. Ale przynajmniej, słuchajcie, wasze zwłoki, wiem, że jesteście pewnie bardzo zdenerwowani. Wasze zwłoki nie pójdą na marne, my będziemy je jedli. To jest Teutonic 2, Karpak. No, darmowe jedzonko. Ale powiem wam tak, gdybym ja coś takiego zrobił, chyba poszłoby szybki Alt F4. Co się stało? Biegliśmy sobie poszukać jedzenia i okazało się, że tutaj jest góra i my zeskoczyliśmy za tymi krzakami. Jest góra i po prostu zeskoczyliśmy. Ja przeżyłem. Matthew przeżył. Ale no niestety nasza dwójka dorosłych karno nie przeżyła. Nie wiem jak to. Powinno chyba być odwrotnie. Wiecie, może być też tak, że za chwilę przyjdzie Dejno i zgarnie to jedzenie. Tego się najbardziej boję, bo zobaczcie, tu blisko jest woda. Jak te Dejno wyczują, że tutaj jest jedzenie, one przyjdą po to. I my nic nie zrobimy, żeby to jedzenie po prostu im zabrać. Ale musimy tutaj jak najdłużej siedzieć w takim razie. Hej! Hej! Nie bij mnie, nie bij mnie, nie bij mnie! Nie bij mnie! Nie bij mnie, jestem dobrym człowiekiem. Ty, czemu ten raptor nas nie zaatakował? Czy to jest widz? Widzicie? Nie ma u nas podziału. Tylko jeżeli będą jakieś inne raptory, przekonaj je, żeby nas nie atakowały. Schowa się w krzaki, a nie na drodze stoisz? A, w sumie racja. W sumie masz rację, dobra. Teraz mnie nie widać. Mogę podchodzić sobie co chwilę do jedzonka. Ulecz się, leczę się leżąc po prostu. Co ty robisz, Pawliko? No się kręci. Nie jedz. Nie wolno. Ty, ale ten karno powinien być większy od tego raptora. No jest taki malutki. Dzidziuś. Nawet... Nie. On chyba ma na mnie ochotę. Jak mi... Tryka ryjkiem, to no. Wie, że jedno ugryzienie i mnie nie ma. Skąd jest ten dinozaur przednikiem? No to oznacza, że jesteśmy w trybie, że stworzyliśmy sobie drużynę.
Także w tej grze w skrócie chodzi o to, żeby przeżyć. Wybierasz sobie dinozaura i no na przykład tak jak my mamy tutaj taki tribe widzów i musimy się jakby trzymać razem. Osobniki powiedzmy starsze mają zapewnić młodym pokarm i musisz po prostu stać się dorosły, później pomagasz innym. Po prostu takie dinozaur RP survival, oczywiście wszystkie dinozaury, wszystkie stworzenia są tutaj graczami, więc tak naprawdę jeden zły błąd, jeden zły atak i zaczynasz od zera. Dlatego ta gra jest taka fajna. Ładnie wyglądamy. Słodziaki. Aha, i mamy jednego dwóch impostorów. A nie, nie, tak, dwóch jest impostorów. Ale mam ochroniarzy? Nie, to jest rodzina, to nie są ochroniarze. Jak wyrośniemy... Oj. Ty, a właśnie, Pawliko, jak później robimy, w tym sensie... Boże, Larry Vulture has invited to join a group. Nie, nie, nie ma slotów. Jak później robimy z tymi raptorami? Żebyśmy przypadkiem siebie nie zaatakowali. Bo to będzie niefajne, wiesz, żeby, bo ty mogłeś nas zabić, nie? My też nie będziemy później chcieli ciebie zabić, jak będziemy dorośli. O, i są wszyscy. Wszyscy w komplecie, różne gatunki. Ale u nas nie ma podziałów. Ile procent? 30. Pięknie. Fajnie, że udało się taką grupkę zebrać. I nie ma żadnego trollowania, nikt nikogo nie zjada i tak dalej. Tylko wszyscy... Wszyscy po prostu chcemy być duzi i polować na inne dinozaury. Słuchajcie, musimy zapolować. Musimy zrobić jakieś polowanie, bo nie mamy jedzenia. Albo mamy dwie opcje do wyboru. Albo zjemy najsłabszego, czyli tego, albo polujemy. Ja bym zapolował sędziom. Tylko ktoś, kto zna mapę, by musiał nas poprowadzić na jakieś polowanie. Jak nas dużo jest? To jest chyba rekord plemienia. Dobra, Pawliko. Lecimy. Cześć, Faldi. Robimy polowanie? Okej. Okay. Nie, no i jak coś żartowałem z tym zjedzeniem najmniejszego, no nie, byśmy nie zjedli widza do zaatakowania. Tylko pamiętajcie, że mamy w naszym tribe dwa raptory, żebyśmy przypadkiem ich nie zaatakowali. Raczej polujemy na jakieś roślinożerne. Jakieś takie świeże, małe dinozaury. Jeżeli spotkamy też raptora jakiegoś... Dobra, mam pomysł. Na samym początku gry, jak byłem tym Karno... Oj, co jest, jedzonka? A, już nie ma jedzenia. Na samym początku gry przy wodospadzie był jeden raptor dorosły. Ja bym spróbował tego raptora dziabnąć. W tyle osób powinniśmy bez problemu go załatwić. Tylko Pawliko i ten drugi raptor... muszą się trzymać od nas jakby z daleka, żebyśmy przez przypadek ich nie zaatakowali. Ale był ten raptor i mnie zaatakował. Więc bym coś takiego spróbował. Musimy po prostu przejąć wodospad. To jest nasza misja na teraz. Wszyscy biegną? Biegną. Jesteś north? Bardziej center? Gdzie są wszyscy? A, tutaj. O! Coś się dzieje? O, jedzonko. Dajcie. Mama też musi zjeść. Oj. Okej, zniknęło. No ciężko będzie z jedzeniem. Dobra, w którą stronę musimy iść? Wydawało mi się, że gdzieś... Tutaj? Oho. Oho. Tutaj uważajcie, bo jest dużo dino. W tamtą stronę lecimy. No do wody nie podchodźcie, bo dino was zaatakują. Trzeba sprawdzić, kto jest na skałce. Kto teraz tu rządzi. Albo bardzo możliwe, że nikogo nie ma. Dobra. Tam, dino jest jakiś. Wrona, o, siema wrona. Dobra, są dino. Pokażmy im, kto tutaj przejmuje to miejsce. O kurde. Stary wyszedł. O, a to. To są podchody robione. Ty, ktoś mnie zaatakował, tak mi się zdaje? Nie. Jakbyśmy się wpierdzili, co się tu dzieje? Hehehehe
Ktoś musi nas poprowadzić do ataku. Tylko on w wodzie jest cały czas. Haj. Zamieszki, no, to są prawdziwe zamieszki teraz. Tylko widzicie, on siedzi w wodzie cały czas. I bardzo możliwe, że tutaj w wodzie obok niego jest kolejny. Dlatego nie możemy ryzykować. Robimy teraptory, czy są nasze? Nasze. Oj! Jeden padł. A tu jest ten. O kurde, za to nie! Właśnie o tym mówiłem, o tym mówiłem. Ty, przeżył. Przeżył atak. Ja pierdziele. Czekaj, czy to został Pawliko zaatakowany? Jedzą sobie, jedzą. Tylko on za chwilę, uważaj, Karbak, uważaj, bo on wyjdzie za chwilę z wody. Pa, pa, pa. Mówiłem. Dobra. Atak. Dobrze. O nie, tam jeden się w pierwszy karnął. Ciężko będzie. Ty, maluch. Malucha zabiliśmy. Nice. Ale uwaga. O, tam Karnos na plecy. Napierdziela. O nie. Jestem tak obsrany, że nawet nie macie pojęcia. O, kolejny chyba Karno padnie. Nie padł. Dobra, spokojnie. Tylko uwaga. Bo on podejdzie za chwilę tutaj. Wódz ma atakować? No zaatakowałem przed chwilą. Jak mogę te... Mogę zjeść? Oj, i kolejny zjedzony. Ale teraz... Dobra, dostał. Ciekaw jestem, ile on ma HP, że my mu kompletnie nic nie zadajemy. Dobra, jedzonko. Tutaj szybko. Do fula, jak tylko możecie. Nie zaatakuje nas teraz. A tak? Jeszcze więcej. Całego musimy zjeść. Pa, atakują! Słodkie to jest. Słodkie, jak te maluchy próbują coś zrobić temu olbrzymowi. Ale gdyby był tutaj z tego, w ogóle tutaj jest taka zasada papier, kamień, nożyce, przynajmniej ja tak to rozumiem, że z tego jest silny na Deino. Deino jest silny na, powiedzmy, raptory. Raptory są słabe na Karno. Karno jest słaby na coś, rozumiecie? Kiedy ty zaatakujesz, ja już atakowałem. Ale nie, ja nie chcę stracić tego progresu, okej? Okay? Nie chcę stracić progresu. Bo jak stracę, to będziecie się ze mnie śmiali znowu. Jak wbiję, ej, słuchajcie, robimy tak jak wczoraj. Wbijam 100% i od razu ja będę prowadził ataki. Będę pierwszy, który się rzuci na tego. O nie, zjadł kogoś. Atak! Kurde, no widzicie, ja mu nic nie robię. Ty, padł? Nie padł, ale ktoś... Jaju, kolejnego zjadł. O, tego mniejszego mamy szansę zabić. A tamten się wycofał, bo ma mało HP. I tu jest jeszcze jakiś maluch. Słuchajcie, musimy wrócić na tego, na te łąki i zapolować na jakieś raptory. Musimy na coś zapolować, także wymarsz. Bo tutaj nie damy rady tego Deino załatwić, dopóki nie jesteśmy dorośli. Mi trochę procent jeszcze brakuje. Także napijcie się na spokojnie i wyruszamy szukać jedzenia. Jest filtr? Tak. Bez filtru byście widzieli mniej więcej... Tak. Podano do stołu! No, dobra, rzucam go. Zjedzmy sobie. Roślinożernego. Jaki poziom rozwoju? 70% koło. No w sumie i tak z roślinożernego mało jest. O! Chyba usłyszałem kogoś. Tam ktoś jest. Mamy. Są. Nie, to są Karno. Okej, to są Karno. Hi guys.
Okej, już myślałem, że to są roślinożerne. Walka gatunków? Nie. Hi. Dino Freak! O! Inne karno. Mami! O, z wczoraj! To była moja mamusia i ona zdechła. Niemożliwe. Niemożliwe. Ej. Muhammad nawet jest. No, jest mamusia. Dla tych, którzy wczoraj nie byli, to właśnie ta mamusia się nami wczoraj opiekowała. Why is everyone Polish? I don't know. Nie wiem, o co chodzi. No, ale fajnie, że jest mamusia. Tylko, proste, że tak. On chce, żebyśmy szli dalej. Ale fajnie, że udało się znaleźć ją. Zaginioną. Czyli w ogóle ile tych karno tutaj jest? Te łąki są opanowane przez karno. Fallen Ranger. Nie. My, co jest? My idziemy dalej szukać jedzenia. Pępowina ponownie połączona. Nareszcie nie padnie, że z głodu. Nie no, ja się oddalam od mamy. Pewnie jestem już dorosły. Ja bym dołączył do mami i zobaczył, co u niej. W tamtą stronę. No, chodźmy po prostu, przynajmniej na chwilkę. Ale trzeba będzie Path of Titans jeszcze sprawdzić. Bo jak po gameplayach ta gra wygląda o wiele ładniej. Mapa jest taka, bo tutaj zobaczcie, mapę mamy jaką? Jest zielono po prostu, nie? A Path of Titans jest taka lepsza, różnorodna. Na wodospadzie jest duży roślinożerny. O! Roślinożerny na wodospadzie duży. A ja już ile mam procent? 74. Za chwilę wchodzę w ostatnie stadium rozwoju. No to możemy, wiecie, możemy przetestować, jak sobie poradzę. Maui pobiegła chyba do wodospadu. No właśnie dlatego biegniemy. I jak coś, biegnijcie do wodospadu. 75%. Mamy to. Tylko, że i tak muszę czekać do 100%. Żeby to miało ręce i nogi, bo chyba wtedy odblokowuje się szarża. Dobra, idziemy do wodospadu. O! Szybko, szybko, Faldi. Jemy. Zanim większość się przyjdzie. Czemu ja w ogóle nie jem, a jem? Nie wiem. Dobra, idę do wodospadu. Oj, żebyście tutaj uważajcie, bo możecie spać, jeżeli będziecie źle biegli. Ty, gdzie są wszyscy? Mały z tego martwy? Okej. O kurde! Nie. Nie. Kurwa.